Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku ostatni raz mierzyłem się z symulatorem Pudziana. Ostatni odcinek bardzo mi się spodobał, jednak tam z takiego małego pimpka zostaliśmy tacy dosyć średni. A w dzisiejszym odcinku właśnie to zakończymy i będziemy nosić takie, o właśnie, ciężary. Dlatego na sam początek tego filmu potrzebuję od was wsparcia. Jedna łapka w górę oraz jedna subskrypcja wraz z tym, to jest jedna siła dla mnie, która przyda mi się w dzisiejszym odcinku. Mam dla was bardzo ważną informację. Wracamy z daily na kanale. Od teraz codziennie będą pojawiały się filmy o godzinie 13, dlatego mam nadzieję, że widzimy się już jutro. A ja bez błędnego przedłużania zapraszam was do oglądania tego filmu do końca. Symulator Pudziana 2.0. Nie, no, tak naprawdę jest ten sam, ale zobaczcie, dzisiaj sobie szosi i patrzcie, jaki on był mały. I my w sumie byliśmy tacy mali w tamtym odcinku, ale zobaczcie, tu nie zapisała mi się mapa i muszę... O, chodź tu, śmietniku. Na pewno bym się zmieścił, ale muszę go coś... O, nara, śmietniczku, nara. Ostatni odcinek symulatora Pudziana bym się mega spodobał, dlatego mam nadzieję, że tak będzie z tym samym. O, tylko o, nara, wafelku. Nie wiem, czym to było. Dobra, i teraz uwaga, ostateczne starcie z tym czymś, co nie daliśmy ostatnie rady naszym filmie. Proszę, teraz musisz się udać automaciku, robisz... nara, jak to każdy mówi. Dobra, automat jednak sobie postoisz, no nic. Ale przynajmniej możemy sobie tak załadować, myślę, na spokojnie. Takie trzy do koszykówki, albo dwa mogą być. O, chodź trzeci. O, o nie, dobra, jest zbyt ciężko. Okej, więc jak prawdziwy Pudzian przez całą załadowałem sobie trzy takie stoły do bilardu. Coś jest już mega leciutkie dla nas, ale zobaczcie. Nie wiem, czy pamiętacie, ile dostajemy energię. Teraz w sobie nawet nie wiem, ile dostaliśmy. Ale za tę energię możemy iść tutaj poćwiczyć i będziemy wtedy silniejsi i coś. Dlatego uwaga, i cyk! Jak to się wygląda. O, jeszcze raz siłeczka, szybko pompujemy. Jak nie mówiłam po to, żeby przypomnieć wam, jak w to się gra, czy coś takiego. Tylko po to, bo przygotowując się na ten odcinek Robuxy i dzisiaj musimy rozwalić ten symulator. I tutaj pisze, że będziemy zarabiać dwa razy więcej energii. Dlatego wydajemy sobie 500 Robuxy. Dobra, możemy tak mówić. Jakby ktoś chciał zapytać, jak wydać 500 Robuxy, tylko to właśnie tak. Uwaga, teraz za te trzy stoły, jak prawdziwy Pudzian przystał, uwaga, dostajemy za to 58 tysięcy, czyli bardzo dużo. No i dlatego spróbujmy sobie zadawać to jeszcze cyk, cyk i muszę... O, teraz się przydostać. Co jest się z tym dzieje? O Jezu. O nie, to całą grę logo i co się tym dzieje? Uwaga, teraz dostaliśmy za to... nie wiem ile. Muszę wam się przesunąć do momentu, bo bardzo głupie. Patrzcie, tego automatu nie da się przesunąć, ale on coś się lekko przesuwa. I zapomniałem, że my tą krainę już zdobyliśmy, czyli możemy sobie teraz zrobić traktor pociągnąć. No nic, ale przynajmniej tam to nie poszło na marne, zdobyliśmy trochę rzeczy, tylko co to jest? O, weźmy sobie ten kaba... Ała! No nic, tam temu nie daliśmy, ale to chociaż może pomidorek jeden. O tak, to się będzie turlać. O nie, coś się zablokowało jednak. Co to jest za farma? No nic, co jeden sam pozostaje, to zadać nam troszkę marchewek i ciągnąć do końca. Co jest grane z tą farmą? Ogólnie byłem trochę za słabym Pudzianem, ale to nic nie szkodzi, teraz będę lepszym. Zobaczcie, tu zbieram milion energii, a do jednego siły patrzymy 60 tylko. Uwaga, jakby nigdy nic nie działo w ten trening i teraz to będzie mocno, zapamiętajcie, no mamy 1000, w sumie niecałe 1000, dobra, i lecimy do 2000, proszę. Okej, dobra, pierwsze 500 tysięcy już za nami, lecimy z kolejną. O nie, to będzie serio mega mocno, mam nadzieję, że przynajmniej przyniosę tą kupię marchewkę. Uwaga, patrzcie, jaki napakowany Pudzian, jeśli tak to mogę nazwać. I uwaga, teraz nic dla mnie nie zrobi taka głupia marcheweczka. Dobra, cyk, biorę cię jedną i proszę bardzo. O, no nie, nadal jest ciężka, ale o, przynajmniej mogę już unieść trochę, jest lepiej. No nie, mam nadzieję, że taka marchewka dostanie przynajmniej ze 100 tysięcy, bo jak nie, to się to nie opłaca totalnie. I uwaga! 30 tysięcy, nie, to jest nieopłacalne. No i dlatego jako prawdziwy Pudzian nie możemy się podać i lecimy dalej. Cały czas jesteśmy w tym samym miejscu, dlatego to co ma się przyda Game Pass Auto Workout. Dobra, musimy to kupić, cyk, za 200 Robuxów, to jest trochę mega dużo. Ale zostało nam jeszcze 10 i na jakim momencie to działa, czy coś, a. Aha, tak, to działa, że tu pożyć, a i mi to samo robi. No nic, myślałem, że będzie mi to robić, jak będę nawet ćwiczyć. Ale to lecimy dalej, bo to mi wkurzyło, że o, jestem w tym samym miejscu, co do samej chwili. Lecimy dalej, musimy pobić ten rekord w końcu. Oraz, zobaczcie, zbierałem 600 tysięcy tej energii, wiecie co? To nadal nic nie daje, dlatego musimy sobie kupić VIP-pass aż 600 Robuxów, który tutaj piszemy, możemy skać dwa razy, coś tam więcej, podczas zwykłego treningu, więc uwaga, kupujemy to i uwaga. Uwaga, czy też będziemy dostać dwa razy więcej? Nie wiem, i tak nie, bo mamy to auto i uwaga, cyk, lecimy, o, ale pompa. No i uwaga, dobijamy do końca już i w sumie nawet nie wiem, czy to dało, ale zaufałem na słowo tej gierce. Dobra, wiecie co, ja sobie tutaj expię cały czas i wbijam jak najwyższy level, ale do pełnego szczęścia. Serio, tu już ostatni zagrał, bo w sumie nawet mi nie Robuxów mi nie starczy na więcej. Kupujemy dwa razy szybciej speeda, bo będę dwa razy szybciej speedować, czyli w sumie będę biegać dwa razy szybciej. Okej, więc siedzimy sobie tu już dosyć długo i uwaga, patrzcie to. Mam 2500, chyba to jest siła i patrzcie, podpinam jeden traktor, drugi traktor i cyk, trzeci. A, mogę tylko dwa i patrzcie to, mogę podzielić dwa traktory zaraz. O, ale nubeczkowie, ale najbardziej w sumie polecam to coś, bo to fajnie, najfajniej się ciągnie. Uwaga, teraz ostatecznie ta z drzwiami, czy ja te drzwi wyciągnę? Co się dzieje? A muszę je pociągnąć, chodźcie tu. O nie, co jest grane? O, jest, ale padł. Co? I nowa kraina. Co to jest? Ten symulator podzielony ogólnie jest mega wciągający, ale też również trudny. Ale jak widzicie, mam dwa razy szybsze bieganie, dlatego nawet taki ciężar nie sprawia mi uwaga, ile za to dostanę, ile za to dostanę. Ogólnie chciałem wam pokazać trochę z tego ekspowiska, nie tylko jak cały czas przechodzę, bo to ekspowisko było naprawdę przyjemne, ale cyk, symulator podzielony i pokonałem kolejną ścianę. Serio nie spodziewałem się, że tak szybko pójdzie, ale zostałem jeszcze milion energii. Co tu nas czeka? Bierzemy pierwszego robota.
O, jest trochę ciężki, ale, a nie, co jest, zobaczcie jak poleciał, jednak jest może lekki. Nie, dobra, spróbuję sobie teraz trójkę załadować, cyk, cyk. I z trójką, o proszę, proszę, muszę tylko, o, przewrócić, muszę, dobra, leć szybko, dwa razy speed, zadziałaj tu. O, dobra, uwaga, uwaga, dochodzimy już powoli do mety i... Uff, udało mi się, dobra, to będzie trochę ciężki poziom, ale możemy sobie otworzyć peta, bo pety bardzo letam rady, bardzo już dają. Tylko jedno jakie, uwaga, oczywiście to najgorszy musiał dropnąć. Słuchajcie, ogólnie ta fabryka, czy nie wiem, czy my jesteśmy serio mega trudna, ponieważ one mają takie dziwne kształty i jak tam mogą sobie się wrażać, to tych się po prostu nie da. Jednak nie chciałem po prostu tak jak zawsze pokazać segmentów, jak tylko przychodzę, tylko jak jeszcze tutaj zbieram, dlatego uwaga, dobra, dojechaliśmy to i pora ruszyć tego klocka, już sprawdzałem, da się go ruszyć, tylko to troszkę może potrwać, dlatego uwaga, chodź tu klocku, o, wysuwaj się, tak, 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 tak i uwaga, co teraz, disco, o, nie, w dyskotece jesteśmy, dobra, kula dyskoteka, chodź tutaj, o, i widzicie, kula się tu, dlatego od razu lepiej nam się to ciągnie, chodź tu, dobra, jednak odwołuję wszyscy, co powiedziałem, ją też się trudno ciągnie, jak to wygląda, disco floor, a, dobra, już wiem, jak to wygląda, tylko zanim z tym tam dojdę, to chyba trochę minie jednak, ale są o wiele lepsze kształty tutaj, dlatego mega fajnie. Ogólnie stwierdziłem, że on coś opowiem, ponieważ jestem na tym poziomie już od dobrych, może nie wiem, 10 minut i jedyne co mogę powiedzieć, to tylko tą jedną kulę, wiecie co żartowałem. To jest jakaś blokada i nawet trzy kule się blokują, dlatego muszę sobie chodzić i targać po jednej kulej. Ale za to stwierdziłem, że patrzę, jedną podłogę może tam zdolić, tylko tą podłogę też mogę zdolić, tylko że ja miosę się 5 lat. No nic, i za taką jedną podłogę, jak ją doniesiemy, w ogóle zobaczę, jak ona się dziwnie obraca. Dostajemy, uwaga, ile energii, przypominam, że 2 miliony, przypominam, że ja mam akurat raz 2 kupione, dlatego i ten co mi zostało, to, albo czekajcie, ja wam to pokażę. Dobra, a więc cyk i za jedną taką kulę dostaję 1,5 miliona, dlatego cyk jeszcze pora, żeby nabić trochę siłki, aby być bardziej silniejszym. Co jest w ogóle ten pójdzie symulator jest jakiś, bo ogólnie patrzcie, o, głośnik jest bardzo ciężki i ciekawe w sumie nawet nie wiem ile był jakbym głośnik do końca, ale patrzcie, zabiorę sobie jednego DJ, patrzcie jak on szybko leci. O nie, czemu akurat chcę zobaczyć, że on leci wolno, bo przecież on tak szybko leciał. Dobra, uwaga, wyłączyłem nagrywanie i to mi się udało, teraz nagrywanie też muszę, cyk, podłapuję DJ, łapę szybko, no proszę, złap się. O, jest, patrzcie, o tym cały czas wam chciałem powiedzieć, co jest z tym DJ-em, nie wiem, ale może jest to lekki bug, ale dla dobra mojego zdrowia, czy coś takiego, bo już długo na tym siedzę, to muszę to wykorzystać, tylko mógłby się ruszyć troszeczkę DJ-u. O nie, ten DJ chyba się zaklinało tego prawdziwego DJ-a, ale dobra, wyciągnęło go, chodźcie tu. Nie, co jest z tym DJ-em, ale skreślicie, to może być, dobra. I teraz 20 minut, o nie, ile my za to zajmujemy siły, nie wiem, ale trochę się zejdzie robienie tej siły, no to ja mogę poczekać. Ale szybko, co się dzieje, jakie przesiady, dopiero zleciały 4 miliony, jak coś. Okej, więc udało mi się sprawdzić prawie 11 tysięcy stręża i teraz ściano, to jest twój koniec, robisz stąd, nara, wychodzisz, co? Co, te ściany, dlaczego to się nie chce przesunąć, czekajcie, coś się rusza, ruszyło się, ej, ściana się przewróciła, o, a więc udało mi się tę ścianę przewrócić. Jednak co tu na mnie dzisiaj czeka, kosmos, doszliśmy do kosmosu, ale jednak pójdzie symulator był silniejszy ode mnie, jest taka opcja jak rebirth, dlatego cyk, robimy rebirtha, dobra, wpisujemy tu ok i dajemy jest. I zrobiliśmy właśnie w tym momencie rebirtha i jesteśmy takim małym pyrkiem jak w ostatnim odcinku. To był oficjalny koniec pójdzie symulatora, który nas pokonał, bo był zbyt mocny. Ja was będę tego przyjrzałem, że zapraszam, aż do oglądania, przypominam, filmy są codziennie o godzinie 13, dlatego widzimy się jutro, narka.